Nie boicie się tutaj znowu mnie słuchać dzisiaj? A jak wam każę zrobić coś trudnego, to co zrobicie? Zrobimy to, prawda? Bo się nie boicie Boga. Boga się nie trzeba bać. Trzeba się bać, kochani, grzechu. Zgoda? Boga nigdy grzechu trzeba się bać. Pamiętacie dzisiaj tego setnika? To był żołnierz, poganin. I on wyszedł jak gdyby tam do góry, na górę Chełmiec i mówi: Jezu, nie musisz tutaj schodzić na dół, gdzie leży mój chory sługa, tylko powiedz tam z daleka słowo. No i Jezus się zdziwił, co za wiara. I tam z daleka powiedział: bądź uzdrowiony. I słowo, zobaczcie, nie było wtedy jeszcze żadnych wież z orężem czy z plejem. I Słowo Boże znalazło dzielnicę, ulicę, numer domu, piętro, łóżko, chorego i uzdrowiło go. A co dopiero będzie się działo w twoim domu, jak wieżę oręża przekażesz i postawisz w twoim mieszkaniu, gdzie jest choroba, to Jezus jeszcze będzie miał tym bardziej trafne decyzje. Dlatego to jest bardzo dobra Ewangelia. Ja jej nie wybrałem, to przyszło z Watykanu przez czytania obowiązkowe, ale pasują do naszego tematu rekolekcji. A więc postawisz, będziesz miała takie silne pałeczki w swojej komórce, jak położysz Jezusa żywego w domu. To On ci wszystko uzdrowi, bo z Niego wyjdzie każde słowo, które ma moc. Ale żeby tak się stało, kochani, to musimy dzisiaj powiedzieć coś ważnego o sercu człowieka. Otóż wszyscy wiecie, że Jezus powiedział, że trzeba miłować Pana Boga całym swoim sercem. Ale serce to nie jest pompa, która ci pompuje krew. Co to jest serce? Pierwsze znaczenie oczywiście zawarte jest w Biblii. I ona mówi tak, Księga Rodzaju, że jak Pan Bóg już stworzył strukturę fizyczną człowieka, to jest powiedziane, że tchnął w jego nozdrza tchnienie własnego życia. A więc tu jest kilka słów. Tchnął w jego nozdrza tchnienie własnego życia. Pięć słów jest, prawda? A ponieważ my żyjemy w szybkim świecie, to te pięć słów kultura nasza nazywa sercem. Co to jest serce? To jest tchnienie. Tak zrobił Pan Bóg. Tchnienie własnego życia. I co masz w środku? Pana Boga. Widać Go? Nie. Ale to jest. I to ma każdy ateista. To pierwsze tchnienie. Potem jeszcze to tchnienie ciągle do ciebie przychodzi przez liturgię Kościoła. I masz już coraz to więcej Pana Boga w sobie. I to jest serce. Aż w końcu mówi Pismo Święte, że Jezus chciałby być wszystkim we wszystkich. Czyli żebyście mieli takie wielkie serce, czyli takie wielkie tchnienie Boga, jakie było w Jezusie. I teraz zobaczmy, jak to tchnienie przychodzi do pełni. Jezus chciał tchnąć w twoje ludzkie życie całego siebie. To już nie tylko taka miniaturka boskiego życia, ale pełnia. Tam był początek, ale we wcieleniu, na które czekamy, jest pełnia. I zrobił to tak, że najpierw wziął ciało z Maryi, z kobiety. I był w tym ciele. I to jest wcielenie. Jako model
Ciebie. I tak sobie wzrastał ten Jezus, ta boska moc w Jezusie, prawdziwym człowieku. Co za pokora Pana Boga. Zobaczcie, Pan Bóg jest taki wielki, że nawet kosmos go nie pomieści. A tu nagle zrobił takie zgęszczenie, jak kawę Inkę, albo rozpuszczalną kawę. Zgęścił się i się zmieścił w normalnym człowieku. Widzisz? I to jest ta pełnia tchnienia. Dlatego się mówi, że naprawdę Jezus to miał serce olbrzyma. Widzisz? I jak to zrobił, to potem ciągle jako człowiek odkrywał tę moc w sobie. I Maryja, jak go zobaczyła, jak się raz przewrócił na ziemię, już miał okazję zapłakać, to Maryja podbiegła i mówi, przytuliła go do siebie i już przestał płakać. Czy sobie wyobraża, żeby Maryja mu powiedziała, ty niezdaro, czemu się wywróciłeś? Dlaczego Maryja zawsze miała idealne relacje do Boga w człowieku? Bo była sama, widzisz, pełna łaski. I teraz już rozumiecie, co to jest serce. To jest wyjątkowe serce, które miał Jezus i Maryja. I powoli my to otrzymujemy, chodząc do kościoła. Jak będziesz podobny do Maryi, to też możesz mieć takie serce. I czy chcesz, czy nie chcesz jako katolik, to nawet jak się nie rozwiniesz w pełni, przyjmując Jezusa, to po śmierci, żebyś poszedł do nieba, to Jezus musi w tobie, tam siedzącym pod chórem, zobaczyć całego siebie, bo nic tam do nieba świeckiego się nie może dostać. Grzesznego, prawda? O, widzicie? I teraz my się powoli uczymy kochać Pana Boga sercem. Przychodzicie na rekolekcję nie z obowiązku. Nie. Czy sobie wyobrażasz, żeby Jezus na ziemi chodził po ziemi z obowiązku, żeby nie zostać ukarany? Nie. On miał po prostu swobodę, bo miał wielkie serce. I ten, kto ma wielkie serce, to się nie męczy. Wczoraj może ci powiedziała jakaś Jadzia z Piaskowej Góry, gdzie ty byłaś, Maria, w kościele? Ty mówisz, byłam na Konradowie. A ile tam trwała msza? No prawie godzinę, 20 minut. To jak ty to wytrzymujesz? Bo ja byłam u aniołów stróżów na 20, gdzie msza trwa 31 minut. Bo inaczej się męczę w kościele. Dlaczego człowiek się męczy? Męczy się, jak ma małe serduszko. To tak samo jak w sporcie. Piłkarze jak grają, to mają ciśnienie 220 na może 150. Bo muszą mieć duże serce, widzisz? I jak Pan Bóg ci da swoje serce, nigdy nie zapomnisz pomodlić się. Nigdy. To jest niemożliwe. To weźmiesz Jezusa do ręki. To będziesz chciał, żeby wszystko się przekopiowało z tej książki do twojego skarbca serca. Byś miał kopiarkę załączoną 24 godziny na dobę. Tunelu ci nie braknie. Bo Duch Święty załączy kopiarkę i nawet w nocy, jak ciało twoje śpi, to serce nie śpi. Bo serce jako kopia Pana Boga, ono nie potrzebuje snu. Dlatego nawet podczas snu możesz mówić, Panie Jezu, napełniaj mnie boską naturą. I potem zobaczcie teraz, co się dzieje dalej z tym człowiekiem Bogiem. Potem Maryja, jak miał Jezus już 10 lat, oddała go do warsztatu Józefa. I tam Józef wziął Jezusa w opiekę i kazał mu zrobić pierwsze krzesło na zamówienie.
No i on to zrobił. I przyszedł zamawiający i mówi, Józef się chwali, że to krzesło robił mój synek. A ten zamawiający mówi, ja ci tyle nie zapłacę, bo to jest gorsze krzesło. A Józef popatrzył z dołu, z góry i mówi, musisz mi dać tyle, ileśmy się umówili. I jak Jezus zobaczył, że jako człowiek wzrasta w atmosferze akceptacji, to po prostu, widzisz, dobrze mu się zrobiło, bo Jezus był prawdziwym człowiekiem i musiał być obdarzony dobrym sercem Maryi i Józefa. Inaczej musiałby potem iść leczyć swoje rany, bóle. A to jest niemożliwe. Widzisz? Jezus musiał zobaczyć twarde ręce Józefa, spracowane. I tak powoli, jak miał lat 14, to takiemu chłopcu potem było łatwo się kapnąć, że jego prawdziwym ojcem jest Ojciec Niebieski. Dlaczego na przykład twój syn 16-letni nie może się kapnąć, że jego prawdziwym ojcem jest Ojciec w niebie? Dlatego, że na ziemi ciągle jak miał lat 10, 12, to słyszał, jak sobie Jezus klepnął młotkiem w palec, cały mu zsiwiał. Taki właśnie dzisiejszy chłopak słyszy głos, ty niezdaro, czemuś tak uderzył w ten palec, nie mogłeś to robić inaczej. I takiemu chłopakowi, jak sama widzisz, kobieto, ciężko potem jest pojąć, że jego prawdziwym tatusiem jest Ojciec Niebieski, dlatego, że ma serce zranione szturchańcami różnymi, wzdychulcami. Dlatego dzisiaj byśmy się modlić tam przy świętej o uzdrowienie waszych serc, bo wy dobrzy jesteście. Każdy z was jest idealnym człowiekiem. Każdy. I to małe dziecko też. Tylko, że wychowawcy są nieidealni i nie kochają was sercem. I stąd macie zahamowania. Czy to jest prawda, co mówię? No to teraz zobacz. Wiecie, że ja was nie odpytuję, to o tym wiecie, macie do mnie zaufanie. Teraz to powiedzcie jako świadectwo. Kto chce, niech podniesie rękę do góry. Kto jest całkowicie, całkowicie jak koń, z siebie zadowolony, ręka do góry. Widzisz, nie ma lasu rąk. Dlaczego? Dlatego, że mamusia ci nie powiedziała, jak wylałaś zupę córko. To jest szczęście dla rodziny, że wylałaś czerwony rosół fajny na obrus w dniu Wigilii. To jest szczęście, bo tak we Włoszech się traktuje wylany rosół w Wigilię na biały obrus, widzisz? Dlatego jeszcze nie podnieśli ręce, bo jesteście autentycznymi katolikami. I Jezus chce te rany wyleczyć. Zobaczcie. On miał rany, prawda? Na rękach i na nogach. To miał bok przebity. I potem po zmartwychwstaniu kazał Tomaszowi włożyć palec do boku. I mówi mu do niego tak, zobacz, tu włóż palec i moje rany już nie krwawią. Nie bluzgają krwią. A dlaczego twoja katoliczka w pracy bluzga krwią na ciebie? Bo ma rany niezagojone z dzieciństwa. Bo nie była na dzisiejszej mszy świętej o uzdrowienie. Dlatego ona bluzga krwią. Dlaczego w twojej szkole chłopacy przeklinają? Bo bluzgają krwią. Bo odnieśli rany z tego powodu, że mieli złego ojca w domu. Widzisz? Prosta rzecz. A dlaczego na przykład, jak ja badałem jednego parę, grupę małżonków na Kulu, to tutaj mam wypowiedź jednego człowieka, wam przeczytam. On pisze tak. Chodziło o badanie 20-letnich mężów. I on mi tak napisał.
jak brałem ślub z moją Asią, to byłem nieopierzony. Nie wiedziałem, co to jest małżeństwo. I po 20 latach dalej nie rozumiem kobiet. Ale gdzieś we wnętrzu czuję, że to jest ona. I kocham ją sercem, bo gdybym chciał znaleźć intelektualne dowody, to bym nigdy nie wystudiował i nie przekonał się intelektualnie, że to jest moja Asia. Ale gdzieś w sercu czuję, że to jest ona. Dlatego wy nie potrzebujecie wiele dowodów na istnienie Pana Boga, tylko we wnętrzu czujecie, że warto do kościoła chodzić. A dzieci w ogóle nie mają wiedzy intelektualnej, a mają lepszą wiarę niż starsi, bo kochają Boga sercem. I dlatego teraz Pan Bóg ci mówi tak, słuchaj. Człowiek to jest taki twór, że on może oszukać sam siebie i powiedzieć sobie, że ja mam dobre serce. Może oszukać sam siebie. Dlatego właśnie macie robić w domu krąg biblijny, żebyście wkładali waszą osobę do komputera Pisma Świętego. I tylko w tym komputerze Pan Bóg może przebadać twoje serce. Tylko Pan Bóg. Bo same kobiety wiecie, że mężczyzna jest szczególnie twardy i nie chce się przyznać do niczego. Ale jak będzie brał do ręki Pismo Święte, to tylko Pan Bóg może cię delikatnie przebadać, że to nie będzie bolało. Rozumiesz to? Nie będzie bolało. Ale mężczyzna się strasznie boi zaszczyków. Boi się oddać krew do badania na OB czy na cukier. Ale jak weźmiesz do ręki tego lekarza, to pamiętaj, że Pan Bóg cię delikatnie przebada, dziewczyno. I to nie będzie bolało. I tak się, widzisz, będzie uzdrawiało serce waszej parafii. Delikatnie. Tylko tak. I najdelikatniejszym takim komputerem to był, pamiętacie, ojciec syna marnotrawnego. On taki był cierpliwy, że dał temu synkowi $1 000 000, on to przepił wszystko, a mimo tego wszystko ojciec czekał. Bo pamiętaj, że nikt twojego serca nie jest w stanie zdobyć dla siebie. Ja cię mogę kokietować, bawić się tobą, jakieś podchody robić, umiski, uśmiechy, ale nikt nie zdobędzie serca ludzkiego, nikt. Dlatego ojciec ten syna marnotrawnego jest wzorem ojca na ziemi, że po prostu ja cię muszę kochać, mimo że mi zabierzesz $1 000 000, to prawdziwe, miłujące serce, czy to ojca rodziny, czy kapłana, czy matki, czy babci, zawsze będzie wnuczkę kochać. Bo ty nie chcesz, żeby ktoś ci służył ze strachu albo z lęku przed piekłem. Dlatego ja was informuję dzisiaj jasno, że Bóg wam daje wielkie zaufanie, bo chce, żebyście go kochali sercem. A jak się zakochasz sercem, a właśnie krąg biblijny służy, to nie jest poprawczak, pamiętaj, matko, córki. To tam na kręgu biblijnym się nie pyta, czy masz ślub kościelny. Tylko się pyta, czy chcesz pokochać sercem Boga genialnego, który się objawił w Jezusie i znacie tego Jezusa, jaki on był delikatny. I wtedy ludzie, zobaczycie, będą kochać Kościół i wszystko. Tylko muszą się czuć najpierw kochani. Kochany. Musisz się czuć kochany. Dlatego właśnie dzisiaj żony powinny się na nowo zakochać w swoich mężach.
Inaczej on się nie zmieni. Nie. Chodźmy jeszcze na jeden przykład. Jest bogata kobieta, księżniczka. Ma złote filiżaneczki i do niej przychodzi o 16 na kawę złodziej. I on miał oczywiście ją okraść, bo szef go posłał. Ona mu dała kawę, ciasteczka, czekoladki i potem wypił tą kawę i wyszedł do swojego szefa. I szef się pyta, co, ukradłeś wszystko? No nie, a co się stało? Złapali cię? Nie. Ona mnie zabiła miłością. I właśnie, dlatego widzisz, potrzebujesz dzisiaj serca Bożego. I tylko człowiek mający serce przyciągnie najpierw do siebie grzeszników. I oni czując się kochani, zobaczycie, czując się kochani boską miłością w tobie, twój syn się nawróci. Ja ci to gwarantuję, że on nie wytrzyma będąc grzesznikiem. Ale najpierw się musi czuć kochany. To jest warunek. I wtedy tak się jego serce rozklei, że będzie się pytał, co mam, mamo, robić, powiedz mi. Ale musisz mieć super cierpliwość. Bo ci ludzie młodzi mają już tego dosyć, tego bicia, bo bije ich grzech, że żyją bez ślubu po blokach. To już są tak ukarani, że trzeba im dać święty spokój. A potrzebują miłości najpierw. Inaczej nikt nie zdobędzie serca ludzkiego. Ja cię mogę za rękę chwycić, ale nikt nie może posiąść ducha serca ludzkiego, bo to jest Pan Bóg. I jak Pan Bóg mi nie da ciebie, z siebie w tobie, to nikt nie może człowieka przyjąć do siebie. Nie dasz rady. To teraz powstańmy. Poprowadzę taką krótką modlitwę. Ty tylko przyjmuj te słowa, albo nawet powtarzaj za mną. Panie Jezu, daj mi Twoje serce. Panie Jezu, daj mi Twoje serce. Daj mi taką moc. Daj mi taką moc. Abym mogła drugiego człowieka przyjąć. Abym mogła drugiego człowieka przyjąć. Tak jak Ty to robiłeś. Tak jak Ty to robiłeś. W ten sposób, że Samarytanka, powtórzcie, w ten sposób, że w podskokach poszła na wieś, w podskokach poszła na wieś i powiedziała, ten człowiek powiedział mi, że miałam 7 mężów. Ten człowiek, łobuz, powiedział mi, że miałam 7 mężów. I nie obraziła się na to, wiesz, bo czuła się kochana. Amen. Daj mi najpierw miłość. Daj mi najpierw miłość. Panie, daj mi też siłę, bym to czuła też. Powiedz, daj mi siłę, bym to czuła. Bym uczuciem też przyjęła męża. Bym uczuciem przyjęła męża, córkę. Bo kochać to znaczy też mieć uczucia. Bo kochać to znaczy mieć uczucia. Mieć wolę. Amen. Mieć wolę. Amen. Wiecie? I Bóg wam to dzisiaj daje. I powiedz jeszcze na koniec tak. Panie Jezu, ja nie chcę już bluzgać krwią. Powiedz, ja nie chcę bluzgać krwią.
Chcę mieć stygmaty, a nie rany. Powtórz. Chcę mieć stygmaty, a nie rany. Amen. Amen. Stygmaty, a nie rany. Siądźcie. Jeszcze kilkudziesiąty, kochani. Weźcie nas do ręki Jezusa, ukrytego w kartkach. I przeczytamy tylko jedno zdanie. Dobrze sobie, że jest 19 godzina w piątek. Musimy to ciągle ćwiczyć, żebyście byli specjalistami od robienia kręgów biblijnych, prawda? Macie tam przed sobą te piękne egzemplarze o maryjnym kolorze. I czytamy tylko jedno zdanie, abyście utrwalili sobie to, że w domu się rodzi Jezus, aby potem nasze kościoły miały dobrych piłkarzy z ekstra klasy. Ale najpierw musimy trenować jak piłkarze w domu z Mora, jak piłkarze, jak ze szkółki z Barcelony. Macie już 145. Kiedy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, czytamy wszyscy razem, za czasów króla Heroda zjawili się w Jerozolimie magowie ze wschodu. Amen. Wystarczy. I potem czytasz dalej sama, cały rozdział drugi. Zgoda? Teraz zamykamy Biblię, już czytaliście tu cały rozdział. Teraz sięgamy po homilię. Kto ma? Nawet dwie osoby mogą z jednej czytać i teraz czytamy etykietkę na drzemie. Co tam drzemie w tym drzemie, w tym rozdziale drugim, zgoda? W świetle kościoła czytamy etykietkę, to jest też infolinia do kościoła katolickiego, to jest infolinia, zgoda? Czytamy, jesteśmy na drugim spotkaniu kręgu biblijnego. Czytaliśmy Ewangelię Mateusza, rozdział drugi. Werset pierwszy zaczyna się od orędzia radości. Rodzi się Jezus, rodzi się w Betlejem, ale właśnie w tym małym miasteczku rodzi się władca. Rodzi się Jezus, pasterz. Ten, który zbawia swój lud. Bóg ogłasza obecność swojego Syna poprzez pojawienie się na niebie gwiazdy. Dziękuję, wystarczy. I to jest, widzicie, początek. Potem będziecie mistrzami od dalszego posługiwania się Pismem Świętym. Macie być mistrzami, ale mistrzowie się rodzą w domu, jak mają 4 latka. Zgoda? Mistrzowie. My się dopiero mistrzami stajemy. Amen. Dzieci, pokażcie się jeszcze raz, powstańcie, chociaż muszę was uszanować, żeście przybyli. Oklaski dla nich.